Spotykamy się na zakończeniu Halowej Ligi Piłki Nożnej Mikołajki Jargus Cup, tak zwany Puchar Ligi, Halowej Ligi Piłki Nożnej. Spotykają się tutaj zespoły, które uczestniczyły w rozgrywkach, jak i chętne zespoły, które chcą też zmierzyć się z tymi, którzy systematycznie od listopada praktycznie do dziś grali w każdy piątek. Halowa Liga Piłki Nożnej pod patronatem pana Alojzego Jarguza, sędziego międzynarodowego, chyba najlepszego sędziego w historii polskiego sędziowania. Dziś zakończenie tych rozgrywek, rozstrzygnięcie, mamy już praktycznie zwycięzców Halowej Ligi Piłki Nożnej. I oni otrzymają dzisiaj puchary. Zespół MKTZ Mikołajki, chyba taki najstarszy stażem zespół, który tutaj uczestniczy rokrocznie w rozgrywkach. Najlepszy przede mną bramkarz tego spotkania. Przede wszystkim tu podziękowania dla kolegów, którzy stanowili obronę praktycznie nie do przejścia i wiele pracy mi zabrali, ale parę interwencji było udanych i cieszę się z tego, że przyczyniłem się do tego, że MKTZ zwyciężył w tej edycji. Puchar Ligi dziś to jest całkiem odrębna impreza. Dzisiejsze rozgrywki są o jeden puchar i one nie są brane pod uwagę do klasyfikacji ogólnej Ligi Halowej, bo już Liga jest zakończona. Cel tej imprezy to jest cel też charytatywny, czyli zbieramy dla Łukasza Nowakowskiego, dla Zosi Michaluk, i dlatego tych zespołów jest trochę więcej, bo wiadomo, więcej zespołów będziemy mogli też więcej zebrać, bo wpisowe do rozgrywek, całe wpisowe idzie do puszek, na cele leczenia, rehabilitacji tych osób. Zespoły są praktycznie z całego powiatu, jest ich 16 i fajnie w tym roku, bo włączyło się do rozgrywek też zespoły parlamentarzyści, samorządowcy, policja tutaj pod wodzą pana komendanta powiatowego policji. Także naprawdę obsada turnieju jest wysoka. Gratuluję przede wszystkim tytułu najlepszego zawodnika turnieju i jak to jest odbierać taki tytuł? No, nie spodziewałem się tej nagrody, ale bardzo się cieszę. Myślę, że też koledzy z mojej drużyny się przyczynili do tego. Cieszę się bardzo. W tym roku było kilka drużyn na wyrównanym poziomie, szczególnie te drużyny, pięć drużyn z czubka tabeli, których mecze były bardzo wyrównane. I w tym roku poziom był troszeczkę wyższy niż rok temu, bo rok temu dwie drużyny tak naprawdę rywalizowały ze sobą, w tym roku było ich pięć. No myślę, że poziom rozgrywek był nawet wysoki, było kilka słabszych drużyn, ale było fajnie.